Nowy opatrunek założony. Można zacząć dzień na miedzy. Ta butelka to moje lekarstwo, żebyście nie myśleli. Zaraz zwijam, zaraz jak tylko przestanie mnie boleć, zwijam namiot i ruszamy z powrotem do zamku w Mosznej zobaczyć park i widoki z innej strony niż wczoraj. Pierwszy raz od wielu miesięcy zaczynam dzień, no i będę kontynuował cały dzień bez kapelusza. Kapelusz prawdopodobnie zwinąłem razem z namiotem. Nie chcę mi się go jeszcze raz rozpakowywać. A to brama Lwów, zamknięta, chociaż nie bardzo wiem dlaczego, bo można po prostu przejść obok niej. Chyba, żeby auta nie wjeżdżały. Pewnie nie uda się złapać ostrości, ale musicie mi uwierzyć, tam w tym oknie wisi kościotrup. No z tej strony prezentuje się, opa, chyba jeszcze raz. No z tej strony prezentuje się o wiele lepiej i rusztowania tak nie szpecą. Piękny jest ten zamek. 30 zł zainwestowałem we wnętrze, więc wchodzę. Mam nadzieję, że schodów nie będzie za dużo. Pierwsze schody. O, zaczynamy od biblioteki. Bardzo stylowe wnętrze. Sala pod pawiem. Pustkę po nich wypełniono malowidłami. Jak mówi tutaj nagranie, pomiędzy tymi stiukami kiedyś były lustra. Dziś są malowidła. Teraz patrzcie, bo będzie ładnie. Piękne rzeźbione kolumny. I to jest kawiarnia. Idziemy do gabinetu hrabiego. Kabinet, że tak powiem, spory. A to tylko do zakrętu, bo za zakrętem jest więcej. Mosznej, parku oraz innych fotografii mających jakikolwiek związek z tym miejscem. Proszę, proszę. Gabinet, troszkę schodów, ale w dół. Piękne stare drzewo, choć jak widać ludzie muszą pomagać mu stać. Konary są odciągnięte na linach, a z drugiej strony jest stalowa podpora. Prawdopodobnie chciało się przewrócić. No więc jeżdżę sobie po parku, w tym miejscu kiedyś stał pomnik hrabiego von Thiele-Winkler, który był właścicielem tego zamku i to jemu zawdzięczamy ten jego cudny wygląd. Właściwie został mi do odwiedzenia
cmentarz rodzinny. Pomnika, jak widzicie, nie ma. Ja umieszczę wam zdjęcie tej tablicy. Został zniszczony w latach 50., a więc nie w czasie wojny na przykład, jednak już za czasów tej półwolnej Polski. Jadę na ten cmentarz i właściwie zwiedzanie parku w Mosznej wraz z pałacem mamy za sobą. A to daleko, daleko od pałacu, na obrzeżach parku, cmentarzyk rodowy właścicieli pałacu, parku i okolicznych ziem. Cmentarzyk wygląda tak. Nawet Budda musiał jeść. Gościniec u Róży i dwa obiady z rzędu. Wczoraj placki z gulaszem, dzisiaj sznycel wiejski. Jest niedrogo, więc skorzystam. Od jutra znowu suchy prowiant. Dobrze, moi drodzy, że zbliżamy się do najdłuższego dnia w roku, bo już 16, a ja ciągle w Mosznej. Ruszam w kierunku Kędzierzyna Koźla i Gogolina, ale po drodze będzie jeszcze miejscowość Dobra, a tam też jest jakiś pałac, zamek. Proszę. Bardzo dziękuję, zostawiłem rękawiczki pani z zajazdu podróżą, tak? Dała, przypomniała mi o tym, że zostawiłem rękawiczki. No to ruszamy, moi drodzy, zobaczymy, gdzie dzisiaj zajadę, pomimo tak późnego ruszenia. A to wejście do zespołu pałacowo-ogrodowego w Dobrej, niestety, zamknięte. Kolejna piękna brama z wieżą. Nadal się nie poddaje, próbuję dojechać do zamku. Od strony parku pięknie widać starą, ewidentnie starszą, nieodrestaurowaną tak efektownie, ale przez to bardziej romantyczną wieżę bramną. Bo przy bramie, tak sobie nazwałem. Objechałem wszystko dookoła, niestety nie udało się. A pałac jest tam, w głębi. Niestety został sprzedany. Teren jest prywatny. Obiekt jest monitorowany. I zakaz wstępu. No to tyle. To jest, a raczej kiedyś była, aleja lip. No, z tego co widzę, zostały pojedyncze drzewa. Niektóre z nich mają 150-200 lat. No i dotarłem do Krapkowic. Tu oczywiście jest Odra, więc nie ma problemu z miejscem na namiot, mimo to, że spore miasto, tuż. Zostało tylko sprawdzić, czy w namiocie jest mój kapelusz.